Witajcie kochani, z tej strony Pani Misia. Pracuję w kinie i prowadzę różne zabawy i warsztaty dla dzieci. Dziś spotykamy się po filmie Witaj Świecie. Przepiękna animacja z bardzo ciekawym spojrzeniem na świat zwierzaków. Przeróżnych zwierzaków, gadów, płazów, ryb, ssaków i ssaków. Wszystkie one zasługują na naszą uwagę i na nasz zachwyt, bo dzięki właśnie takim zwierzakom świat jest dużo ciekawszy i bogatszy. A skoro jesteśmy przy temacie zwierzaków, ja dzisiaj proponuję Wam stworzenie własnych zwierzaków gąbczaków. Nazywam je gąbczakami, ponieważ wykonane są z gąbek kąpielowych. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Zaczynamy! Przygotujcie proszę potrzebne materiały. Gąbkę kąpielową, wykałaczki, nożyczki, pianki dekoracyjne lub wycinanki samoprzylepne i inne materiały dekoracyjne, np. ruchome oczka, pompony lub piórka. Ja do swojego gąbczaka użyłam owalnej gąbki i przecięłam ją na pół, by oddzielić głowę od tułowia mojego zwierzaczka. Wszystkie części ciała gąbczaka łączyć będziemy za pomocą wykałaczek. Wykałaczki w łatwy sposób wbijają się w gąbkę, a elementy zwierzaka będą dużo lepiej trzymać się na wykałaczce, niż gdybyśmy przykleili je klejem. Na wykałaczki przyklejamy elementy naszego gąbczaka. Przy pomocy pianek dekoracyjnych lub wycinanek samoprzylepnych możecie zrobić takie dwustronne uszka, łapy, nogi, dzioby, rogi i wiele innych elementów, które będziecie potrzebować, by stworzyć swoje wymarzone zwierzątko. Wszelkie detale przyklejać możecie również bezpośrednio na gąbkę, tak jak ja nos, wąsy i oczy. Zobaczcie, jakie wspaniałe gąbczaki możecie zrobić. Nietoperze, pszczoły, jeże, żaby i jakie tylko sobie zwierzątka zamarzycie. Życzę Wam wspaniałej zabawy. Do usłyszenia. Pa, pa!